Policjanci i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci małżeństwa z Piekar Śląskich. Dwa ciała zostały znalezione w czwartek po południu w jednym z mieszkań. Służby zawiadomiła zaniepokojona matka kobiety, która nie mogła skontaktować się z córką. Po przyjeździe na miejsce policjanci nie mogli wejść do środka. Konieczna była pomoc straży pożarnej. Karolina Komada. Z rozmów z mieszkańcami osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich wynika, że to dość spokojna okolica. Pojawienie się policji i straży pożarnej wywołało tu duże poruszenie. Też tędy przechodziliśmy, to jak widziałem tutaj straż pożarną, to się bardziej spodziewałem jakiegoś, nie wiem, wycieku gazu albo że znowu ktoś się z jakąś butlą zamknął czy czegoś takiego, a nie czegoś to, co miało miejsce tutaj podobno. Nie? A to, co miało miejsce, jest wciąż wyjaśniane przez śledczych. Przed godziną 18 do dyżurnego piekarskiej jednostki zgłosiła się kobieta, która martwiła się o swoją córkę. Nie miała z nią kontaktu od dłuższego czasu. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania tej kobiety, udali się pod ten adres. Jednak pomimo wielu prób dostania się do mieszkania, nikt nie otworzył drzwi. Mundurowi przy pomocy straży pożarnej dostali się do mieszkania przez otwarte okno. Niestety po wejściu ujawnili dwa ciała kobiety i mężczyzny. W mieszkaniu znaleźli zwłoki małżeństwa 32-letniej kobiety i 41-letniego mężczyzny. I od rana już jest cały czas to alarmy, zaraz pierwszy klienci, nie? Że tu było zabójstwo zbiorowe. Nie? Mąż, no taki, taka wersja, mąż najpierw zabił żonę, później też się sam powiesił. Nie? No i że dwoje dzieci ma ich zostało. Mówili, że często były tam hałasy takie, nie? Awantury czy coś takiego. No nie było tam zgody, kłótnie były po prostu. Wersję tę potwierdza prokuratura, która na miejscu oględzin nadzorowała ekipę dochodzeniowo-śledczą. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zabójstwa kobiety, którego miał się dopuścić jej mąż, który następnie popełnił samobójstwo. Ciała zostały zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach, gdzie zostanie zlecona sekcja zwłok. Sekcja zwłok ma wyjaśnić czas, przyczynę oraz mechanizm zgonu małżonków.